serdecznie. Proszę Państwa, Łódź może być pierwszym miastem, pierwszym dużym miastem, które może zbankrutować, w którym może być przekroczony wskaźnik zadłużenia ponad 60%. Chcę Państwu krótko nakreślić, z czego to wynika, kto jest za to odpowiedzialny, ale też jakie kroki podjęliśmy, aby ratować finanse naszego miasta. Szanowni Państwo, kolejny slajd pokaże, ile musimy zwrócić środków finansowych za to, że nieudolnie zarządzano naszym miastem. Na początku roku była dyskusja na temat zwrotu 5 milionów za halę wielofunkcyjną. Parę dni później okazało się, że będziemy musieli, choć jeszcze decyzja ostatecznie w tej sprawie nie zapadła, zwracać ponad 30 milionów za budowę łódzkiego tramwaju regionalnego. A dziś, od wczoraj dokładnie, mamy informację, że w granicach 100 milionów złotych będziemy musieli zwracać jako miasto Łódź za budowę grupowej oczyszczalni ścieków. Razem do oddania będzie wraz z odsetkami około 170 milionów złotych. To jest kwota, jakiej jeszcze żadne miasto w Polsce nie zwracało, ani nikt wcześniej o tym nie informował, ani nie wiedział. Kto nadzorował te inwestycje w mieście w latach 2004-2006, zarówno jeśli chodzi o łódzki tramwaj regionalny, ale również o grupową oczyszczalnię ścieków. Zarządzenie numer 30 łamane przez rzymską czwórkę 2002 roku, podpisane przez prezydenta miasta Łodzi, też prezydent miasta Łodzi jest upoważniony do podpisywania zarządzeń i wydawania pełnomocnictw w tym zakresie, ustanowił pan prezydent Jerzy Kropiwnicki pana Włodzimierza Tomaszewskiego, odpowiedzialnego m.in. za realizację projektów Istry.